Radio Carlos, Polonia 24. Zapraszam na serwis informacyjny tworzony z myślą o Polakach mieszkających za granicą. To co w programie? Moda podbija Białoruś. W Grodnie odbył się 7. Festiwal Mody, na którym swoje prace zaprezentowali młodzi polscy projektanci. Publiczność mogła zobaczyć m.in. kolekcje inspirowane naszym folklorem. O nowym spojrzeniu na modę Adrianna Borowicz. Polskie wzory ludowe wcale nie muszą być nudne, przekonują nasi młodzi projektanci. To tylko jedna z kolekcji zaprezentowanych na Grodno Fashion Show na Białorusi. Pojawiło się dużo akcentów góralskich, podhalańskich, etnicznych, folkowych. Także jest to coś zupełnie innego niż do tej pory prezentowaliśmy w poprzednich latach. Te kolekcje pokazują, ile potencjału drzemie w naszych tradycyjnych tkaninach i ludowych wzorach. Pokazałam to, co jest najlepsze w województwie podlaskim, to znaczy tkaninę dwuosnowową, ponieważ chciałam tą tradycję kontynuować i podkreślać. Tkanina dwuosnowowa to materiał prawie u nas zapomniany. Tworzy go zaledwie 12 twórczyń ludowych na Podlasiu. W Grodnie była okazja, by spojrzeć na niego z innej perspektywy. Moim zdaniem polskie kolekcje są inne od białoruskich, trochę są takie europejskie, Polacy mają inny pogląd na modę. Na festiwalu swoje prace pokazali też Rosjanie i Białorusini. W sumie zaprezentowano 40 kolekcji, w tym 8 polskich. Jest jednym z największych festiwali na wschodzie Europy i zdecydowanie można go porównać zarówno do tych Fashion Weeków w Paryżu czy w Mediolanie. Grodno Fashion Show odbył się po raz 7, ale polscy projektanci biorą w nim udział od 4 lat. Liczymy na to, że nawiąże się jakaś długa przyjaźń i będziemy mieli otwarte fronty w prawo i w lewo, żeby po prostu współpracować razem i uczyć się jedni od drugich. Grodno Fashion Show to największe modowe wydarzenie w tym białoruskim mieście. Na wybiegu chciało wystąpić ponad 500 modeli i modelek. Wybrano ponad 100. Oni pokazują teraz na naszym wybiegu kolekcji z Białorusi, z Moskwy i duże kolekcje, jak zawsze, z polskich projektantów. Festiwal Mody w Grodnie odbywa się raz do roku. Obok znanych projektantów swoje prace zawsze prezentują młodzi twórcy. Adrianna Borowicz, Polonia 24.